Witaj, baronowo. Witaj, hrabino. No i już po weselu. Jakie wrażenia? Ach, jaka piękna była uczta weselna. A jaki bal. Jeszcze do tej pory muzyka dźwięczy mi w uszach i nogi mnie bolą. Moim zdaniem dobrze nasz król zrobił, że się ożenił. Tyle lat był wdowcem. Tak, przynajmniej królowa Śnieżka będzie miała matkę. Nie matkę, tylko macochę. A królowa Gryzarda lubi Śnieżkę? Chyba tak, bo ja wiem zresztą. A ile prezentów dla nowożeńców, och! No i na pewno są drogocenne. Na pewno, o, ktoś idzie. O, jest pani hrabina i pani baronowa. Królowa was prosi. Dlaczego królowa nas wzywa? Czy coś się stało? A, zaraz ta wzywa. Zaprasza. Moim zdaniem królowa Gryzelda chce się pochwalić prezentami ślubnymi. A, to co innego. W takim razie idziemy. Pani ochmistrzyni, mówią, że jeden z prezentów jest szczególny, jakiś dziwny. Właśnie, niektórzy mówią nawet, że jest zaczarowany. Czy to prawda? A to już, panie, same zobaczą. Hey ho, hey ho, hey ho. Widzisz, mamo, mój ojciec, król, ma nową żonę. Ma na imię Gryzelda. Nie wiem, jak się mam do niej zwracać. Mówię do niej królowo. Chyba dobrze, prawda? Tak bardzo za tobą tęsknię, ale wiem, że muszę być dzielna. O, tu jesteś, Śnieżko. Witaj, ojcze. Właśnie przyjechał twój narzeczony, książę Jaromir. Zaraz tu będzie, bo umówiłem się z nim na polowanie. O, już jest. Witaj, królu. Witaj, królewna Śnieżka. Witaj, książę. Witaj, Jaromirze. To wy tu sobie porozmawiajcie, a ja przyślę do was pana marszałka, gdy już wszystko będzie gotowe do polowania. Dobrze. Tak się cieszę, że przyjechałeś. Na weselu też cię nie było. Większość gości to goście królowej. Nie byłem zaproszony. A jak ty się czujesz, Śnieżko? Jak traktuje cię macocha? Macocha? No tak. Gryzelda jest moją macochą. Nigdy tak o niej nie myślałam. Jak mnie traktuje, prawie się nie widujemy. Ale gdyby jednak spotkała cię z jej strony jakaś przykrość, daj mi znać. Obiecujesz? Obiecuję i dziękuję, Jaromirze. To dobrze, bo tak ci szczerze powiem, że ta Gryzelda nie robi na mnie dobrego wrażenia. No nie wiem, nie mam zdania. O, jest pan marszałek. Król Jegomość prosi księcia Jaromira na polowanie. Koń już osiodłany, wszystko gotowe. Za chwilę król Jegomość wyrusza. Dziękuję panu marszałkowi, już idę. A ty, moja droga, nie smuć się, głowa do góry. Musisz uwierzyć, że wszystko będzie dobrze. Dobrze, idź już, Jaromirze, bo ojciec będzie się niecierpliwił. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No, coś podobnego. Królewna zmiotło. Jak sobie wstyd. Ja chciałam tylko... Ja chciałam tylko... Od sprzątania to są inne osoby. A ty? Ty jesteś córką króla. I co ty myślisz, że ja cię teraz będę wychowywać? No, na to sobie nie licz. To może ja już sobie pójdę. Właśnie. Ja też potrzebuję chwili spokoju. A to szarodziejstwo trzeba wyrzucić. Pani ochmistrzyni! Pani ochmistrzyni! Jestem, miłościwa pani. Moja pani ochmistrzyni.
kto jest tutaj królową? Pytam się. No, królowa. Gryzelda. Zgadza się. A więc z jakiej racji ten portret się jeszcze tutaj znajduje? No bo to portret matki królewnej. Przecież wiem! Proszę mi to wynieść do piwnicy i to w najdalszy kąt. Miłościwa pani? No. Co tam jeszcze? Bo hrabina i baronowa przyszły. To przyprowadź je. I jeszcze weź ten prezent, ten w tym roku. No. A wiesz który? I wynieś mi stąd ten portret na ty. Tak jest, królowo. No, to za chwilę rozpocznie się próba generalna. Te panie pękną z zazdrości. O, idą. Proszę, proszę! Witam, panie. Oto królowo prezent. Co mi prosiłaś? Chciałam panią pokazać prezenty ślubne, których otrzymaliśmy bardzo dużo. Są one bardzo cenne, lecz to znane powszechnie przedmioty. Dlatego chciałam wam pokazać coś nadzwyczajnego, a nawet czarodziejskiego. Oto właśnie to. O, lusterko! Lusterko, lusterko, ale jakie? Już wam demonstruję. Najpierw trzeba wypowiedzieć zaklęcie. Lustereczko, powiedz mi, że jestem najpiękniejsza. No, co jest? Chwileczkę, chyba coś zapomniałam. Lustereczko, powiedz przecież, że to ja jestem najpiękniejsza. No, co jest? A może się popsuło? Sobie cicho bądź się. Nie mogę się skupić, to wszystko przez was. Jeszcze raz. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Piękna jesteś, królowo, ale jeszcze piękniejsza od ciebie jest królewna Śnieżka. Co? Co? Chwileczkę, chyba się też zaczęło. Jeszcze raz. Lustereczko, powiedz przecie. Kto jest najpiękniejszy w świecie? Piękna jesteś, królowo, ale jeszcze piękniejsza od ciebie jest królewna Śnieżka. Nie, przecież to ja! Ja jestem najpiękniejsza! Prawda? Jestem piękniejsza od Śnieżki? Nie. Co? Kto was to opuścił? Będę mi tak jak kosa. Muszę coś zrobić. Tylko co? A wy co? Jedynie się potraficie gapić! Pręć mi z oczu. Pani ochmistrzyni! Pani ochmistrzyni! Słucham, królowo. Moja pani ochmistrzyni, niech mi pani przyprowadzi tutaj Zajączkowskiego i to natychmiast. Witaj, jaśnie królowo. Czym mogę służyć? Mój Zajączkowski, jest to bardzo poważna sprawa. Można nawet powiedzieć wagi państwowej. Dlatego obowiązuje tajemnica służbowa. Zrozumiano? Tak jest, królowo. Jutro z rana weźmiesz chlebne Śnieżkę na spacer do lasu. Tak jest, królowo. Nie przerywaj. Weźmiesz ją daleko w las i ją zabijesz. Co? Królewnę Śnieżkę? Zabić? Nigdy! Milczeć! Rozkaz wykonać. Przyniesiesz mi jutro serce królewne. Tak jest. Wreszcie pozbędę się konkurencji. Będę mistrz piękności, mistrz świata. Ja przecież wam powiadam.
A co to? Ktoś mi zjadł moje kanapki? Ja idę spać. O, gdzie jest moja poduszeczka? Popatrzcie, tutaj śpi jakaś dziewczyna. Gdzie ja jestem? Kim jesteście? Jesteśmy krasnalami. A ty kim jesteś? Jestem królewna Śnieżka. Zła macocha kazała mnie zabić, ale dobry leśniczy ulitował się nade mną i zostawił mnie przy waszej chatce, a złej królowej zaniósł w serce sarny. Chciałabym zostać z wami. To wspaniale! Hurra! Zostań z nami, Śnieżko, będzie nam wesoło. Bardzo chętnie. Będę wam gotować, prać i sprzątać, kiedy będziecie w pracy. Bardzo się cieszymy. Pozwól wobec tego, Śnieżko, że przedstawię ci moich braci. To Pasi Brzuszek. Jestem Pasi Brzuszek. Bardzo lubię jeść. Ciągle coś chrupię, gryzę, oblizuję. Uwielbiam słodycze. Ale zrobiło się słodko, prawda? No, to teraz trochę odpoczniemy, bo chcę wam przedstawić naszego ziewałka. Jaki jestem śpiący. Nienawidzę budzików. Zniszczyłbym wszystkie budziki na całym świecie. Zrzemnijcie się ze mną. Pytanie, Jacki, jakbyś dzisiaj śniadanie? Co? Wiesz, nie z nim kłopot. Znowu o tym jedzeniu, ja nie mam apetytu. I już, więc proszę mnie niczym nie sensować. Mądralo, mądralo, obudź się, teraz ja! Co? Aha! No właśnie, a to teraz zabawi nas wesołek. Jestem wesoły wesołek, nie cierpię mazgajów, lubię dobrą zabawę, muzykę, tańce i śpiew. Zabawmy się razem! O, to idzie nasz podróżniczek. Podróżniczku, dokąd ty idziesz? Gdzież masz się przedstawić? Ojej, dzień dobry, dzień dobry. Jestem podróżniczek. Uwielbiam podróże, a szczególnie piesze wycieczki. Kocham przyrodę. Powędrujmy razem. A gdzie jest kręciołek? Czyżby znowu coś pokręcił? Jestem. To znaczy tu jestem. Pasem mi się coś kręci. Znowu źle. Czasem mi się coś pokręci. Teraz dobrze. A to ja, najstarszy krasnal, mądrala. Bardzo lubię czytać książki, a szczególnie bajki. Uciekać, dziś się ukryć i to natychmiast! Uciekać? Ale dlaczego? Królowa Gryzelda wpada w szał. Kazała pana wtrącić do loku, bo pan ją oszukał. No tak, to prawda. Kazała mi zabić w lesie królewnę i potem przynieść jej serce. No to wszystko królewnie powiedziałem, a królowej dałem serce sarny. To gdzie jest teraz królewna? Zostawiłem ją przy takiej małej chatce w ciemnym lesie. No tak, dlatego Gryzelda taka zła, bo jej zaczarowane lusterko mówi, że to Śnieżka jest najpiękniejsza na świecie.
O! To chyba strażnicy! Niech pan ucieka! Hej ho! Hej ho! Hej ho! Kiedy pójdziemy do pracy, nie otwieraj, Śnieżko, nikomu. Pamiętaj, nikomu! Dobrze. Na swoje miejsce. To chodzi o Śnieżkę, a nie o mnie. Śnieżka, Śnieżko. Śnieżka, jeszcze raz Śnieżka. Nie przysięgam, pozbędę na dobre. Przecież muszę być najpiękniejsza, prawda? Nie. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho. Jesteś najpiękniejsza. Właśnie zostałam mistrz świata. Hej ho, 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 hej
Patrzcie, coś się stało Śnieżce. Śnieżko, obudź się, Śnieżko! Śnieżko, czy ktoś tu był? Powiedzcie, ktoś tu był? Tak! No, to wszystko jasne. Słuchajcie, zła królowa zabiła Śnieżkę. Chyba ją otruła. Jesteś, Śnieżko, nareszcie cię znalazłem. Pan marszałek mi wszystko opowiedział. Ale dlaczego wszyscy płaczą? Co z tobą, Śnieżko? Zła królowa, gdy serda ją otruła. Co? To niemożliwe. Śnieżko, Śnieżko! Gdzie ja jestem? Co się stało? To ty, Jaromirze? To ja, Śnieżko. Już wszystko dobrze. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho. Śnieżka żyje! Hurra! Wszystko dobrze się skończyło. Zła Gryzelda zostanie ukarana, a my zapraszamy wszystkich na wesoły świąteczny finał. My jesteśmy krasnoludki, oca sa, oca sa. Pod grzybkami nasze budki, oca sa, oca sa. Jemy mruki, żabie łapki. Hej ho, hej ho, hej ho. Teraz czas na prezentację naszych wykonawców. Królowa Wiktoria Noculami. Król Wojtek Marszałek. Pan Marszałek Adaś Smoliński. No i pan Leśniczy Zajączkowski, Tymoteusz Pruszyk. Teraz tak, pani ochmistrzyni Ola Szczelecka, pani hrabina Julia Klepacz, pani baronowa Magda Musiał, książę Jaromir Michał Szlachta, Śnieżka Faustyna Kruszyk, no i ci najważniejsi, siedmiu krasnoludków. Mądrala, Stasiu Marszał. Kosi Brzuszek, Bartłomiej Pasterna. Wesoły Wesoły, Marta Czuba. Podróżniczek, druga Marta, ale Grzybowska. Ziewałek, Zosia Boguś. Jadek, ale nam wyrośnie, Nadia Lipowicz. I kręciołek, który zawsze coś pokręci, Ania. To muszę wam powiedzieć, była premiera, stąd małe tam takie uchyłki, ale się poprawimy na wtorek, bo będzie maraton występowy, także damy sobie radę, a państwa zapraszamy w marcu na Kopciuszka. Drodzy państwo, jest osoba, od której się zawsze wszystko zaczyna i kończy, okazuje się, bo musi ktoś wymyślić scenariusz, napisać ten scenariusz, wyreżyserować spektakl i taką osobą jest nasza pani Ulka Mróz. Wielkie brawa, dziękujemy pani Ulko za kolejny spektakl. Autograf to na Olkę. Hej ho, do domu by się szło. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho.